Czy kiedyś się zastanawialiście, czemu Netflix się nazywa Netflix? Co to w ogóle znaczy? I dzisiaj wam powiem. To jest bardzo proste. Pewnie wiecie, że net to jest akurat internet, internet po angielsku. I net to znaczy sieć. I flix. Flix to w tym przypadku, jak macie Netflix, to oni to specjalnie źle napisali, że oni to napisali z X. Ale tak naprawdę to się pisze tak, jak widzicie tutaj. I Flix to jest takie, powiedzmy, trochę stara nazwa filmów, że flick to znaczy, żeby pstrykać. I jak oglądamy film w kinie, to oni mają taką dużą taśmę i ta taśma się tak kręci, że ten film się tak pstryka, tak jak go oglądamy. Znaczy, oczywiście tego nie słyszymy, ale jakbyśmy to widzieli, jak to wygląda tam na górze, skąd ten film jest, to byśmy właśnie słyszeli ten flicking noise, albo to pstrykanie. I od tego się wzięła nazwa flix. I wiem, że dawniej ludzie tak mówili, że zamiast movie mówili flick albo flix. Na przykład, do you want to go see that new flick? To znaczy, czy chcesz zobaczyć ten nowy film? I dlatego się nazywa Netflix. Mniej więcej to znaczy net movies albo filmy w internecie albo coś takiego. Ale tak jak mówiłem, to jest stara nazwa i tak naprawdę nikt tego już nie używa, ale każdy wie, co to znaczy. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że to trochę wyjaśniło, czemu Netflix się nazywa Netflix. A to teraz będziecie wiedzieć. Dzięki, że oglądacie mój kanał. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i napiszcie w komentarzach. Do następnego razu. Cześć!